może być gęsty lub wodnisty, ataki kaszlu lub kichania, świąt, oczu, nosa, uszu, podniebienia. Do tego spływająca wydzielina, która cały czas nas drażni. Ale to nie wszystko. Także opuchlizna całej twarzy i wysypka nawet na całym ciele. Wymieniać można długo, a chodzi, proszę Państwa, o alergię. Wiosna to najgorszy czas dla alergików, a dlatego mówię o tym teraz, niby w lutym, niby zimą, bo proszę Państwa, już teraz, od miesiąca kwitnie leszczyna i olcha, drzewa mocno uczulające. No cóż, wiosna to nie dla wszystkich miły czas, dla alergików na pewno nie. Katarzyna Sudnik, żyj zdrowiej, zapraszam na program. Atakuje bez względu na wiek, aż trudno uwierzyć, ale cierpią na nią już 2-letnie dzieci, a więc dzieci, które chodzą do żłobka. Lekarze diagnozują depresję u przedszkolaków, a najczęściej u dzieci, które mają kilkanaście lat. Częściej chorują dziewczynki niż chłopcy. To choroba, która dotyka tak naprawdę wszystkich, bez względu na wiek czy status społeczny. Bardzo ważne, by nie przeoczyć pierwszych sygnałów, bo one są absolutnie niespecyficzne. Jeśli utrzymują się przez dłuższy czas, powinniśmy natychmiast iść do specjalisty. Gdzie we Wrocławiu udać się do specjalisty i na co zwrócić uwagę, powiedzą eksperci. Przez wiele lat sądzono, że dzieci nie mogą doświadczać ekstremalnych wahań nastroju. Teraz już wiemy, że jest inaczej. Depresja w mowie potocznej to jest synonim smutku, przygnębienia, natomiast w znaczeniu medycznym to jest zespół objawów z trzech takich charakterystycznych sfer: emocjonalnej, poznawczej i zachowania. Ze sfery emocjonalnej to mamy smutek, przygnębienie, ale bardzo często rozdrażnienie, które jest charakterystyczne dla dzieci i młodzieży. To jest niemożność przeżywania przyjemności. Bardzo często tym objawom towarzyszy lęk. U dzieci ta depresja często wygląda zupełnie inaczej niż u dorosłych. Objawy kliniczne są oczywiście zależne od wieku, bo już dawno określono tak zwaną depresję anaklityczną w okresie niemowlęcym, kiedy dzieci były odsyłane do żłobków, która no, przejawiała się niepokojem, zaburzeniami snu, czasem właściwie taką utratą relacji emocjonalnych dziecka. Później te okresy adaptacyjne okresu przedszkolnego, one też inaczej się przedstawiają, bo to między 3. a 4. rokiem życia, wtedy kiedy obiekt jest oddzielony od matki, to można powiedzieć, że przeżywa traumę, bo dziecko nie ma poczucia czasu i właściwie zostawione nie umie ocenić, czy nie jest zostawione na zawsze. Jeszcze dzieci często są bezwzględne, jak widzą, że to dziecko przeżywa, płacze, że się niepokoi, że z trudem się oddziela od matki, to one często mówią: nie przyjdzie po ciebie. No, nie płacz, bo cię zostawiła. A najgorszy moment dla dziecka takiego to jest taki, jak zabierają dzieci. Jak dzieci są zabierane wcześniej, a ono w takiej traumie zostaje długo, bo rodzic się spóźni, no albo dłużej pracuje. Objawom zespołu depresyjnego mogą towarzyszyć objawy somatyczne. I to są objawy z różnych narządów i obszarów. Bóle głowy, bóle brzucha, bóle klatki piersiowej, kołatania serca, bóle grzbietu. I bardzo często pierwszymi lekarzami, do których trafiają dzieci i młodzież, to są lekarze pediatrzy, lekarze rodzinni czy innych specjalności. U dzieci najczęściej występuje depresja łagodna lub umiarkowana, ale zaburza ona normalne funkcjonowanie. Dzieci nie są w stanie chodzić do szkoły, uczyć się, funkcjonować w rodzinie. W depresji ciężkiej zdarza się, że w ogóle nie wstają z łóżka i nie wychodzą z domu. Rozwiązaniem są ośrodki psychiatrii, takie od lat funkcjonują we Wrocławiu, przy ulicy Białowieskiej
Niebieskiej, Centrum Psychiatrii Neuromed i przy ulicy Wołoskiej 9. Jest tu zarówno szkoła, jak i dzienny ośrodek psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Trafiają do nas dzieci w wieku szkolnym szkoły podstawowej, czyli to są dzieci od 7 roku życia, te, które trafiają do pierwszej klasy i z powodów takich z trudnością z dostosowaniem się do zasad panujących w szkole, często rodzice poszukują miejsca, w którym by dzieci mogły realizować obowiązek szkolny, tym samym nie chcąc, aby dzieci realizowały na przykład nauczanie indywidualne. Tutaj u nas w oddziale stosujemy kompleksowe leczenie, to znaczy nasi pacjenci są objęci terapią indywidualną psychologiczną, terapią grupową psychologiczną. Są też pod opieką lekarza psychiatry oraz oferujemy im terapię rodzinną. Staramy się tak szeroko rozumieć problem pacjenta, czyli uwzględniamy kontekst rodzinny, właśnie szkolny, nawet kulturowy. Stosujemy różne metody psychoterapeutyczne, to znaczy i stosujemy metody poznawczo-behawioralne, korzystamy z takiego rozumienia psychodynamicznego problemów naszych pacjentów. Często konieczna jest opieka na oddziałach szpitalnych. Taki oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Jest tutaj szkoła, ale przede wszystkim specjalistyczna opieka dla chorych dzieci. To są zajęcia z terapii zajęciowej, czasami dla dzieci, które miały problemy na przykład ze skupieniem się. Często przychodzą tutaj dzieci, które przed trafieniem do szpitala właściwie nie wychodziły z domu, były tylko zanurzone w mediach społecznościowych, nie miały w ogóle kontaktu z innymi. Dzięki tym zajęciom też zaczynają rozmawiać ze sobą. Tutaj zaczynają interesować się też, co się dzieje u innych. Nagle okazuje się, że mogą mieć jakieś tutaj znajomości, że ktoś się też interesuje nimi. Także to jest, wszystko służy aktywacji, tak, dzieci. I jakby pokazaniu też, że mogą inaczej spędzić czas niż tylko scrollując Instagram. W tej chorobie najważniejsze jest, by nie przeoczyć niepokojących objawów i by trafić do odpowiednich specjalistów. Pierwszym miejscem, gdzie możemy zgłosić się po pomoc, są ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. To jest tak zwany pierwszy poziom referencyjny i tam może udać się dziecko ze swoją rodziną bez skierowania. Tam uzyskają pomoc zarówno psychologa, jak i psychoterapeuty. Kolejnym miejscem, do którego można się zgłosić, jest poradnia zdrowia psychicznego, do którego również zgłaszamy się bez skierowania. W poradni pracuje lekarz, już specjalista psychiatrii i na tym poziomie można też wdrożyć leczenie farmakologiczne. Inną taką formą są oddziały dzienne, które funkcjonują od poniedziałku do piątku. W ramach tych oddziałów dzieci przebywają mniej więcej tak od godziny 8 do godziny 15. Uzyskują tam zarówno pomoc lekarza psychiatry, jak i psychologa. Prowadzone są również zajęcia lekcyjne, zajęcia terapeutyczne. I po godzinie 15 dziecko wraca do swojego środowiska rodzinnego. My realizujemy różne programy terapeutyczne i mamy też taki program terapeutyczny, w ramach którego odbywają się grupy terapeutyczne dla dzieci już od 6-7 roku życia. W ramach tego programu również mamy spotkania z rodzinami i zajęcia terapeutyczne przy pomocy specjalistycznego sprzętu, którym jest biofeedback, którym jest box do poprawy jakby funkcji wykonawczych. Jeżeli chodzi o biofeedback, to możemy nim zarówno diagnozować pacjentów, jak i prowadzić terapię. Lekarze zaniepokojeni są tym, że chorych dzieci cierpiących z powodu depresji i zaburzeń psychicznych jest coraz więcej, a specjalistów niestety brakuje. Przed pandemią to jest bardzo istotne chyba, że tutaj na oddziale mieliśmy 2 razy mniej konsultacji, bo mamy izbę przyjęć taką 24-godzinną i na tą izbę może zgłaszają się osoby i mieliśmy 2 razy mniej tych konsultacji. Teraz te konsultacje wzrosły 2-krotnie po pandemii, no bo w pandemii chwilowo też przez chwilę mieliśmy zamknięty oddział, więc tego bym też nie liczyła, natomiast później no, ewidentnie jest stały wzrost tych konsultacji, tak? I to i w czasie dnia, i to nie zgłaszają się osoby ze skierowaniem, czy to jest rzadkość, tylko raczej właśnie osoby, które tutaj przyjeżdżają w kryzysie zdrowia psychicznego, że w kryzysach samobójczych.
Nasza zgoda może uratować komuś życie, dlatego za życia powinniśmy rozmawiać z najbliższymi o tym, by oddać nasze organy po śmierci osobom potrzebującym. To nie są łatwe rozmowy, ale warto je przeprowadzić po to, by nasi najbliżsi znali naszą wolę i by przekazali ją w razie tragedii osobom, które decydują, czy nasze organy trafią do kogoś, czy też niestety trafią do ziemi. Takie marnowanie nie ma, proszę Państwa, sensu, bo za życia możemy sprawić, że sens śmierci w jakiś sposób nadamy, właśnie oddając organy. Pani Marta dokładnie pamięta dzień, w którym dostała nowe serce i nerkę. Byłam w takim szoku, że nie wierzyłam po prostu. On do mnie mówi, że pani Marto, proszę przyjeżdżać do szpitala, bo będzie dla pani serce i nerkę. Słucham. To nie działało. Dałam swojego syna do telefonu, żeśmy szybko wszystko spakowali, umyłam się i na 17 żeśmy byli tu, o 15 pan Mateusz do mnie dzwonił. Od tego czasu minął rok, a życie pacjentki zmieniło się diametralnie. Wyszłam stąd w lutym, a święta w zeszłym roku chyba mieliśmy pod koniec, jakoś w kwietniu, prawda? No to ja już bo chodziłam na 6 piętro u siebie w domu. Transplantacja narządów ratuje życie. W wielu sytuacjach jest jedyną szansą dla chorych. Tak było u pana Mariusza, który miał wrodzoną wadę serca, które 2 lata temu po prostu nie dawało już rady pracować. Zacząłem puchnąć cały. Woda mi się w organizmie zaczęła zbierać. Później po tym zbiorze tej wody trafiłem na SOR. Nie pracowały mi nerki, mózg, serce się wyłączyło, wszystko. No i przeszedł był koniecznością. Takich pacjentów, którym transplantacja ratuje życie, jest coraz więcej. Obserwujemy wyraźne zainteresowanie społeczne dawstwem narządów. Jest to akcja ogólnopolska, nasi koordynatorzy też tutaj w naszym szpitalu bardzo mocno działają. Władze też nam bardzo pomagają, żebyśmy mieli tych dawców, żeby ludzie jednak decydowali się na oddawanie narządów po śmierci. Cieszymy się, że ta praca wieloletnia nad tym, żeby zgłaszalność dawców się poprawiła, no przynosi wymierne efekty. Ale te efekty to ciężka praca lekarzy, koordynatorów i edukacja społeczna. Miasto Wrocław od niedawna rozpoczęło kampanię Tak chcę być dawcą. Już rozpoczęliśmy przed feriami spotkaniami z młodzieżą licealną. Chcemy to kontynuować, żeby tą świadomość kształtować zarówno o możliwości dawstwa, również dawstwa od osób żyjących, jak tutaj było wspomniane. Ale również biorstwa. Rządów do nieba ze sobą nie zabierzemy, a możemy uratować wiele istnień. Tak samo my, biorcy, jesteśmy bardzo wdzięczni dawcom za to, że ratują nam życie, bo narządy naprawdę w niebie nam nie pomogą, a pomogą wielu ludziom na ziemi. Szymon 4 lata temu otrzymał nowe serce. Dzięki temu jako dorosły mógł po raz pierwszy spróbować m.in. jazdy na rowerze, chociaż po urodzeniu lekarze dawali mu szansę na przeżycie zaledwie 2 dni. Po różnych terapiach w wieku 17 lat przeszczepiono mu serce. Czekaj na mnie, bo ja wrócę do ciebie, ale jakby coś się nie udało, to niech biorą co mogą i ratują innych. Pamiętaj o tym. I to były słowa mojego syna w dniu przeszczepu. Nawet lekarze, jak na listy mnie wciągali, to samo im powiedziałem, co mamy, że w razie czego to niech biorą i niech próbują innych, u innych. Ratować. Tak. Szymon żyje dzięki świadomej decyzji osoby, która zgodziła się na oddanie swoich organów. Pani Agnieszka, której syn zmarł rok temu, podkreśla, że dla jej rodziny to była oczywista decyzja. Organy jej syna Szymona uratowały życie 6 osobom. Ja bym powiedziała, żeby jednak spróbowali ten temat poruszyć w swoich domach, żeby na ten temat rozmawiali z rodziną. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, to żeby jednak próbowali je wyjaśniać, może z lekarzami. Oni mają jednak tutaj największą wiedzę i też potrafią obalić pewne mity, które w tym temacie się pojawiają. Naprawdę, o tych tematach trzeba mówić, bo dopiero wtedy, kiedy się o nich mówi, no to ludzie jakby poruszają też te tematy w domach. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy my będziemy biorcami jakiegoś narządu, czy my będziemy musieli porozmawiać odnośnie donacji narządów naszych bliskich, czy to niestety na nas padnie takie nieszczęście. Natomiast jeżeli każdy z nas w zaciszu domowym odbędzie taką rozmowę, to naprawdę jest klucz wszystkiego, żebyśmy wiedzieli, jeżeli to będzie, ktoś nie będzie chciał, żeby te narządy były przekazane, oczywiście
to zostanie poszanowane. Wrocławską kartę dawcy może podpisać każdy mieszkaniec Wrocławia. Karta znajduje się na stronie wrocław.pl w zakładce dla mieszkańca. W styczniu i lutym kwitnie olcha i leszczyna, w marcu i kwietniu brzoza i topola, potem przez bardzo długi czas trawy, do tego wszystkiego babka i komosa i wszechobecny domowy kurz i roztocza. Życie alergików nie jest proste przez cały rok. Katarzyna Sutnik, Żyj Zdrowiej, zapraszam na kolejny odcinek.